Dzisiejsza wystawa otwiera cykl, który zatytułowaliśmy roboczo Boży Posłańcy. Zaczęliśmy od posłańców Starego Przymierza. W kolejnych latach będziemy przyjeżdżać do Warszawy z apostołami, męczennikami i wyznawcami. Serdecznie dziękuję gospodarzom tego miejsca. Wspólnota Polska gości nas od początku, tak? Znaczy to jest już były trzecie warsztaty i to jest trzecia wystawa w Warszawie, która odbywa się w Domu Polonii. Chciałbym podziękować również patronom, a patronat w tym roku nad tym przedsięwzięciem objęli arcybiskup przemysko-warszawski Jan Martyniak, konsul generalny RP w Lwowie Jarosław Drozd oraz konsul generalny Ukrainy w Krakowie, pan Witalij Maksymenko. Patronem medialnym była redakcja Gościa Niedzielnego. Serdecznie chciałbym podziękować komisarzom naszego pleneru, profesorowi Romanowi Wasylikowi i Bogusiowi Andresowi, który gdzieś tam schował się z tyłu. I wszystkim malarzom, którzy do Nowicy przyjechali, mimo tego, iż wiedzieli, że nie czekają ich w Nowicy luksusy, tylko czeka ich taki trochę klasztorny reżim modlitwy, pracy, ale dzięki temu mogą Państwo podziwiać te piękne prace. Z takiego kronikarskiego obowiązku muszę Państwu powiedzieć, iż jest to czwarta wystawa. Pierwsza była w Nowicy, nie, piąta. Pierwsza była w Nowicy, druga była w Krynicy Zdroju. Potem te prace były prezentowane w Lwowie, w Muzeum Narodowym imienia metropolity Andrija Szepkowskiego. A w Lublinie była jeszcze na Kulu, tak? A w Łódzku, nie, więc więcej, ale ta wystawa kończy cykl. My musimy się zacząć przygotowaniami do następnych warsztatów, także to już więcej tych wystaw, na których będziemy pokazywali Bożych Posłańców Starego Przymierza. Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, które ja reprezentuję, Katedra Sztuki Sakralnej Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, którą reprezentuje jej szef, pan profesor Wasylik, Warszawska Pracownia Droga Ikony, którą reprezentuje Kasia Jakubowska i Bractwo Młodzieży Grekokatolickiej Sarepta, które udostępniło na ten czas nie tylko ośrodek, ale i opiekę duchową. Zresztą to był jeden z warunków, żeby te warsztaty się odbyły. Znaczy stała obecność kapelanów i ksiądz Jan Pipka jest prezesem Bractwa Sarepta. Szanowni panie i panowie, szanowni kolegi, z jakimi my dzielili cej krótki, ale dużo ciekawy czas, в Новіці. Шановне панство, ми тільки що мали можливість чути прекрасний спів в цих залах, який нас всіх приближував не тільки до Божого народження, але в якійсь мірі цю землю підносив до неба. Бо дійсно це дуже важливо. Важливо, що ту атмосферу, яку ми маємо, вона сама по собі не виникала. Їй допомагали створювати. Як тут було сказано, були дійсно цілий шерег людей, які причетні до того, щоб цей пленер відбувся. Я би хотів ще його доповнити. Я собі не уявляю цього пленера без присутнього, відомого богослова, любителя ікон, пана отця Яна Янохи, який тут присутній. Я собі не уявляю цього пленера без отця Яцика Врубеля, якого тут немає. Я собі не уявляю цього пленера без присутнього тут поряд, який стоїть отець Іван Кіпка, який кожен день від ранку починав молитву з нами, з нашими іконописцями і завершував наш день так само з молитвою у каплиці. Це не тільки була молитва, це було розважання. На підставі Святого Письма кожен день був розважений на якусь тему, на тему, над яким працювали іконописці. Тобто тема не була просто так взята, що десь я щось чув і роблю. Кожен, що робив, він свідомо знав, що він творить. Przede wszystkim za to, że te warsztaty są nie tylko spotkaniem artystów, ale również spotkaniem ludzi pochodzących z różnych kultur. Spotkaniem przedstawicieli różnych wyznań, często o bardzo odmiennych doświadczeniach. Często o bardzo, pochodzących się z bardzo różnych
tradycje. I to wspólne pochylanie się nad tym samym wiodącym tematem powoduje, że ci uczestnicy, jak i wszyscy późniejsi odbiorcy, mają szansę się wzajemnie ubogacać. Warsztatet Nowicy to okazja również takiego realnego i prawdziwego budowania mostów. Myślę, że przede wszystkim mostów pomiędzy granicą polską i ukraińską, za co bardzo dziękujemy wykładowcom i studentom Katedry Sztuki Sakralnej Ukraińskiej Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Niesłychanie ważne jest dla nas to, że to właśnie ikona nas łączy. To właśnie przez nią możemy odkrywać nasze korzenie, nasze przyjaźnie. Proszę Państwa, sam proces tworzenia ikony to przemiana przede wszystkim samego twórcy. Ale mamy nadzieję, że te ikony powstałe w Nowicy, będą również poruszały także odbiorców, czego wszystkim Państwu życzę. Drodzy Państwo, serdecznie przede wszystkim dziękuję za obecność. Wszystkim Wam, że tak gromadnie przyszliście, że czujecie potrzebę bycia tutaj. Tak na koniec podsumowując to wszystko, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować dla Pani Luby, że w końcu Sarepta doczekała się swojej patronalnej ikony Eliasza. To, co się dzieje każdego roku w Nowicy, to jest przede wszystkim wielka Boża łaska. To, że potrafimy razem, rzymokatolicy, grekokatolicy, prawosławni, razem wspólnie modlić się, razem wspólnie szukać Pana Boga. W tym roku na warsztatach byli obecni malarze z Białorusi, ze Słowacji. Także to się jakoś tak bardzo poszerza i to miejsce Nowica staje rzeczywiście się tym miejscem, gdzie powstają piękne rzeczy. To, co obserwowałem dzisiaj podczas warsztatów, to rzeczywiście zostały przeniesione na deski. Modlitwa, to, co też tak mocno zauważałem, to mocne zmaganie się ludzi. Tych, którzy pisali, szukanie tego przekazu nowego, szukanie Boga. Często były też łzy, bo wyobraźcie sobie, że przez ikonę człowiek często odnajduje Boga. Znajduje Go na nowo. I tego wszystkim Wam życzę, aby ta ikona, przez tą ikonę, aby każdy z nas mógł zobaczyć, odkryć i na nowo pokochać Pana Boga, świętych i aby z tym iść na każdy dzień. I na te święta wszystkim życzę, aby przede wszystkim Chrystus narodził się w każdym z nas. O ile się narodzi się w każdym z nas, to będziemy bogaci, będziemy szczęśliwi i będziemy piękni. Szczęść Boże. Numerze telefonu, pod którym można zasięgnąć informacji. Tak.
pani jedna konserwatorka. A jak pani w Nowicy się znalazła? O, to też była taka długa historia. No i było tutaj na tym Tę noc spotkali się z takim księdzem Andrzejem, który na altanie pracuje. Znacie to? On gdzieś osobiście nie, ale słyszałam, tak. Nie, właśnie na rehabilitację. Tak, tak. Moje co było lekarzanta na Omsk-Tomsk, ja też w krajach. A brat także tam był, bo on 17 lat za też był grekokatolicki. Ale nie na tym samym roku jesteśmy. Nie na tym samym, ale właśnie chciałam zobaczyć też, że właśnie w której chwili, jak nie na... Tutaj kula, tutaj ten krzyż. Dobra, mi 20 lat. Znać internetem, że jest taka wystawa i przyjechałem. A poza tym mam taki pomysł, mam w kościele... Mam dwa kościoły. Jeden to jest Tum, a drugi to jest Święty Mikołaj. Tam zawsze Mikołaj był patronem Tumu, a właściwie Łęczycy, bo to był patron kupców łęczyckich i rzemieślników tam. I ten Święty Mikołaj jest ikoną, którą Kwiatkowski tam gdzieś zdobył na dzikich polach. I pomyślałem sobie, że jest ikona, to niech zrobi 14 stacji z Drogi Krzyżowej w stylu takim, niech napisze to. No i przyjechałem z tą myślą, pomodliłem się i przyjechałem z tą myślą. Świadomie kolekcje, tak? Znaczy, ten... Ja nawet mam projekt właśnie w Nowicy. Też ciekawy, dobrze. Tak samo jak i oni. Dobrze, nie, świetnie, bo my potrzebuję waszej pomocy, tak? Nie, bo sam nie dam rady. Nie, to świetnie, bo tak. My tu różne głupstwa robimy. Ja w tej chwili przygotowuję do druku, opracowuję graficznie pocztowo, wielki album o największym łemkowskim etnografie, zbieraczu łemkowskich śpiewanych. To jest ta muzyczna strona tego ludu. Tak, tak. To jest, nie ma w świecie niczego lepszego i niczego większego. Nasze wiry i one tak samo wyczuwają i tak samo Marcin z Piotrem są na kursie i są bardzo...
bardzo pilni. Przyjaciół Rubicy. To jest grupa polskich takich pasjonatów z Seła Nowyci, jakie po prostu kupują sobie jakąś tam chatę w tej Nowyci, bo po prostu jest zapasjonowani Nowycą i kulturą. Takoż jest Droga Ikony, to taka majsternia pisania ikon i kadzije seret u jezuitów w Warszawie. Nowicy chyba, panią kojarzę. A tutaj która ikona pani? Starotestamentowa Trójca Święta. Aha, ta, która tam wisi przy ukrzyżowaniu, tak? A, to tutaj, tak? Ten na koniu tutaj. Mam nadzieję, że się uda, no bo warto pokazywać takie rzeczy. A to jest świetne miejsce, to jest centrum i otwarte cały czas. Co to bardzo ładnie są oświetlone, ładnie. Prawda? Tak. No to życzę dobrych świąt, radosnych, no i pięknych ikon. Palcem dotknąć? Nie zawernisowana. Ale ja tutaj mam zgodę autorki, właścicieli. Właśnie patrzę na fakturę. A kręgosłup, przepraszam cię, nie boję. Tak malujesz? Nie, bo ja ćwiczę tego. Joga, tak? Nie, joga to mi przeszła. Karate. Tenis. Co to nie jest lajkom? Czerwony jest na fali teraz. Czarny i czerwony. A ja nie pasuję. Zdjęcie z profesorem. Dobrze. Ale to nie zdjęcie, także może być teraz. Idziemy na kolację. Tak. Ja nic nie dostałem. Tak, to zostało. Nie, nie. Chciałam ten plac wyznaczyć jeszcze więcej. Kolczyki fajne. Zakochana Fara. I
ikona nas złączyła i życzę sobie wielu, wielu tego typu inicjatyw, które będą łączyć środowiska, które się ikoną interesują, ale przede wszystkim, które malują. Albo, albo filmują. Albo filmują. Aha, zapomniałem powiedzieć, do dna. Człowiek już tak w tę atmosferę tak się zagłębił, to chce powrócić do tego, no zwłaszcza w Nowicy, bo to mogą być warsztaty w innych miejscach, ale w Nowicy jest szczególnie. No ale to nie za to, a chcę tak jakby wypić za to i pobożaty, jak to po nie podziękować, a pobożaty. Pożyczyć, żeby tak jak ikona nie tylko angażuje, ale też wymaga, żeby człowiek się zmienił, tak? Żeby stał się lepszy i stał się więcej szczerzy, tak? I mógł w lepszy sposób wyrazić tę lubow swoją, tak? Lubow odczytę Bożą. Żeby my także stawali lepszy razem z tą ikoną i wtedy wszystko będzie dobrze, tak? I będziemy za nas, nie? Kuczeri, 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 rozczeszymy kuczeri, kuczeri, kuczeri. Oj Maryś, ja cię lubię, cię nie. I czesala, jakby maty nie znala, jakby maty nie znala. Oj Maryczko, lubię cię, zaryż mnie kohutia, zaryż mnie kohutia. I stoi. Що сива гривонька сподобалась мені, та я дівчинонька, сподобалась мені. Я дівчинонька, не так та дівчина, як біле личенько. Подай же, дівчино, подай же, гарная, на коня рученьку. Подай же, дівчино, подай же, гарная, на коня рученьку. Дівчина підійшла, рученьку подала. Ой, краще б я була, ой, краще б я була, кохання не знала, ой, краще б я була, ой, краще б я була, кохання не знала. Кохання, з вечора до рання, як сонечко зійде, кохання відійде, як сонечко зійде, як сонечко зійде.